Siemanko, z tej strony Krzychu, witam na kanale grajbuda.pl. Oczywiście pozdrawiam moich widzów. A jeśli trafiłeś tutaj do mnie na kanał pierwszy raz, zapraszam do dawania łap do góry, subowania i komentowania. Dzisiaj sprawdzimy sobie gierkę Zero Wing od Toplan z 91 roku, ale to co widzicie to jest ta arcade'ówka, wersja na automaty, w którą się spotkałem w latach 90, chociaż nie grałem w nią dużo. Ale my sobie ogramy wersję na Sega Mega Drive zaraz. Tylko tak włączyłem poglądowo, nie? Zobaczyć jak się prezentuje wersja na właśnie arcade. Zarzucę jednego kredyta, bo tutaj nie ma dźwięku, żeby sobie porównać dźwięki w grze muzyczka, jak gra. O, mamy początek. Mam nadzieję, że dobrze mi słychać, bo strasznie głośno mam w słuchawkach. To jest początek gry. Tutaj mamy takie coś, że możemy wciągać o gostków i naparzać lub nimi lub się nimi osłaniać. Jakaś wybitna to gra nie jest, no ale przyjemna na automacie była, chociaż dużo w nim nie grałem, bo były lepsze. Dobra, zaraz zapodamy sobie wersję na Sega Mega Drive, zobaczymy jak się ma do tej wersji arcade'owej. Dobra, przełączamy się na sprzęt. Dobra, mamy przełączoną grę już na Sega Mega Drive. Jak widzicie tu na kamerce gramy na takim padziku. Ogólnie zawsze prawie na nim gram. Podróba za 20 kilka złotych jest ale drogo, ale ma napis Sega, nie? Ale z Segą wiele wspólnego nie ma. Mamy Interko, którego nie ma w wersji na automacie. Obejrzyjmy. A ja mam coś do przekazania mojemu widzowi Zombie17, który pisał do mnie w sprawie pogiercowania na Xbox 360. No, połączyłem dzisiaj moją 360 po długim czasie. Chciałem cię dodać do znajomych, no ale niestety okazało się, że mój Xbox 360 jest uszkodzony, a mianowicie uszkodzona jest karta sieciowa. Nie wygrywa mi w ogóle kabla. A że mam wersję Zephyr, czyli drugi wypust po Xenonie, no to nie mam oczywiście Wi-Fi. Nie wiem, czy bym dokupił sobie ten wpinany Wi-Fi po USB, czy będzie to działać, czy nie. Jak ktoś wie, to niech da znać w komentarzu. Chyba będę musiał płytę główną kupić, bo prawdopodobnie wyszedł tam jest taki chip, który obsługuje ten internet ICS i tam jakiś numer. Nie idzie go dostać nowego, trzeba zakupić płytę główną i przelutować chipa prawdopodobnie. A stało się to w burze parę miesięcy temu, bo właśnie wtedy mi spaliło router. To chwała Bogu, że nie spaliło mi też w komputerze z łącza internetowego tej karty sieciowej i w PS5, co gorsze. Też jest podłączone na kablu. No byłyby jaja. Nie wiem dlaczego akurat wywaliło mi w 360. No ale nic, pewnie nagram jakiś odcinek z rozkręcenia i przelutowania tego chipa. Jak mi się uda go przelutować oczywiście. Dobra, gramy. Także Zombie17, gdy naprawię 360, to na pewno się o tym dowiesz i zgadamy się. Dobra, gramy. Zobaczmy sobie opcje, może level easy. 3 życia, weźmiemy 4 na jednym kredycie, będziemy jechać, gdzie dojdę, to dojdę. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. Natos. Jeszcze łyczek. Wasze zdrowie. Fajnie, że dodali tutaj takie wstawki animowane. Jak tam się nagrywa? Chyba w porządku. No, fajnie to wygląda. No dobra, zobaczmy. Nie grałem w tą grę jeszcze. Na automacie grałem. Jeszcze nie grałem. O, fajnie wygląda. Pierwsze co, to gdy trzymamy przycisk, no to mamy strzelanie, nie? Mamy tak jakby rapid fire, auto fire. Trzymamy, więc strzelamy. No, na automacie tego nie ma, na tej czerwonej broni tego nie ma i na laserach też nie ma. Jest na zielonej broni, która jest najlepsza moim zdaniem. O,
mamy akurat zieloną broń. Ona sama się naprowadza. O, dużo łatwiej niż na automacie. My tylko nie trafili. To jest przyspieszenie. Teraz pamiętam. Muzyczka fajna przygrywa w tle. Pociągniemy tutaj sobie gościa na osłonkę. O, widzicie, przydał się. Nie zbieram broni czerwonej, bo zielona jest lepsza. Dajcie mi gostka, o. Fajny szmapsik. Ciekawe, co dalej będzie. Na automacie nigdy daleko nie doszedłem, chyba do pierwszego bossa. Chyba było bardzo trudne. A, rozwaliłem go, chciałem. Wylezie jeszcze? Nie wylezie, dobra. Muzyczka fajnie przygrywa, do walki zachęca. O, mam lepszą broń już. Będę kumulował zieloną i speedów już nie będę brał, bo później się tak przyspiduje, że się nie da sterować praktycznie. Na automatach też to było bolączką właśnie, te speedy. A to jest chyba bomba, jak dobrze pamiętam, którą możemy zdetonować w odpowiedniej chwili. No, zobaczymy. Dobra, rozwaliłem gnoja. Wkrótce też kolejny chodzona naparzanka na PS5 i 4. Tak a propos, kupiłem Streets of Rage 4. Bardzo fajne. Mamy chyba bossa. Zwalnia trochę, gdy jest dużo pocisków. I po gościu. Zostawiłem sobie bombę na lepsze momenty. Na trudniejsze momenty. Co ja to mówiłem? Aha, kupiłem Streets of Rage. Też sobie zrobimy jakiś gameplay z tego na PS5. No i parę takich gierek w promocji było fajnych. Pokażę wam z czasem. A, ale i wyłazi. No ale mam dobrą broń. Nie biorę speeda. Wystarczy mi ten speed, co jest. Tu już nie wiem, co tu dalej będzie. Bo nigdy dalej tu nie doszłem w to. Na automacie, a tu w nasadze nie grałem w to. Ale trzyma poziom, dosyć. Fajnie się gra. Na razie jest łatwo. A tu mamy stage 1. No to jeszcze to chyba nie był boss ta głowa. Na automacie mnie zawsze zabijał. O, mamy chyba tutaj bossa. Oj kurde, ale naparza. A, rozwaliłem to, dobra. Udało się. Jest. Bez straty. Wasze zdrówko. O kurde, nawet nie zdążyłem się napić. A, już mam chyba fulla broń, bo dostaję 500 punktów. I tych się nie da rozwalić, tych robocików. Przyspieszenia nie chcę. Aj. Nie chcę czerwonej broni. Niebieski to jest laser. Ta jest najlepsza, bo się sama naprowadza. Oj kurde. Dobrze, że miałem tą bombę z przodu, bo by mnie trafił. No teraz muszę uważać.
się szybko i niebezpiecznie. Trochę jak R-Type ta gra. Ale R-Type jest trudniejszy o wiele. Trochę podobne te etapy. Ale muzyczka jest fajna w tym etapie. No muszę uważać. Ale rozwaliłem gnoja. Dawno też nie było odcinka z One Credit. Postaram się coś też nagrać. Simon, bo ja wiem, że ty lubisz. Pozdrowienka dla ciebie. Jakieś zapory nam tu latają teraz. Na razie jest łatwo. Ostatnio sobie też kupiłem sobie cyfrówkę Resident Evil 2, tego remake'u na PS4, na PS5. Powiem wam, że fajnie się gra. Fajnie zrobiona. Mam jedyneczkę tą odnowioną, mam Zero, mam tą dwójeczkę i chyba jeszcze trójkę sobie kupię. Jak będzie fajne w promce. Bo czwórka to już taka dla mnie się... Resident to Resident, jedynka, dwójka, trójka, już Kod Weronika taki troszkę odszedł od tych pierwszych trzech części. Pierwsze trzy części są najlepsze. Znaczy trzy, zero, jedynka, dwójka i trójka, nie? Fajne są też wersje na Dreamcasta, tej dwójeczki, trójeczki. Prawie najlepsza wersja, zaraz po GameCube'ie najlepsza wersja graficznie. Kurde, supy tutaj. O, ja cię kręcę. Aj, już chciałem przelecieć do przodu. No, coś czuję, że będzie ciężko. Ile mam żyć? 4. No dobra. Najgorsze jest to, że zaczynamy znowu z gównianą bronią i powolnym napędem, no ale nic. To dopiero mam stage drugi. To co to jest? Co? O kurde. Zaczyna się. Schody się zaczynają. Chyba minąłem te supy, co mnie rozwaliły. Przewinęło mnie dalej. Albo nie doszłem tam po prostu. Jeszcze. Nie wiem, był ten czerwony? Chyba był. Rozwalałem go chyba. Uważaj, jestem powolny. Oj kurde. Najgorsze są te naprowadzające, nie? Ja cię kręcę. No zdechnijże. A to co? Ten też chcemy załatwić. Aj, kurde. Ciekawe, czy będę musiał od nowa. No, to mam przesrane. Czerwonego dałem radę, ale już tamtego zielonego nie. Ciężko mi omijać, bo jestem bardzo powolny. Się skupić. Kurde, balans. Chyba zakończę tu karierę, coś mi się tak wydaje. No właśnie, to jest przesrane w niektórych szmapsikach, że jak nas już dojadą i zaczynamy później od zera, to jest przesrane. Próbuję go załatwić.
Uj, oj, 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 oj. O ty gadzie. Ej, 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 uważaj. Ja pierdzielę. Jest, udało się. Teraz mi speeda dajcie i jakąś lepszą broń. A, przeszłem etap. Fajnie. Lecimy następny. Jeszcze mam jedno życie chyba ostatnie. Zapomniałem, kurde, o przechwytywaniu wrogów. No zobaczcie, co się wyrabia. Taka ciasnota. Wezmę lasery na razie, bo są mocniejsze. Zmylają mnie te moje pomagiery. W środku jest rakietka, ale jak się człowiek rozproszy i patrzy wszędzie, to może mu się... Dobra, mam broń, to co się naprowadza, ale będzie łatwiej trochę. Może sobie ściągnę jakiegoś na okrągę. Aj. Co to jest? Dobrze, że nie rozwala nam tych projektili, tych pomagierów naszych. O kurde. Przyspieszenie. Zwalnia gra, jak jest dużo wrogów. Dawaj go. Przynajmniej mamy ochronkę. Dostałem życie chyba. Ale naparzają gnoje. Zdychaj! Zobaczcie, co tu się wyrabia. Ja pierdzielę. Ten jest daleko, więc będzie trochę łatwiej. Dobra. Rozwaliłem go. Kurwa, laser. Wolałbym zielone. Dobra. Osłonę mamy, w razie co. Tak, zerkam na OBS-a, się nagrywa w porządku. Bomba, to jest lepsze. Dobra. O, tylcową mnie chcą wziąć. Chciałem lecieć dołem czy tędy? Trzeba tędy, bo tam się zwęża. Na razie idzie ok. Dwa życia, dostałem życie. O! Co to jest? Boss? Czy co? Jeb, ci dropsa, lamusie. Moim zdaniem, to jak do tej pory co gram, to jedna z lepszych strzelaneczek na Mega Drive'a, bardzo fajna. Nawet, że wierna wersji arcade, nawet graficznie za bardzo nie odstaje. Pododawane te scenki, animacje. Ciekawe, ile etapów tu jest. No, co to za... Ej, ja nie chcę lasera. Co tu mam zrobić? Myślałem, że mnie zabije ten prąd. Jednak nie. Wlatuję do jakiejś bazy. O, mamy tutaj gnoja. Oj, oj, oj. Dobrze, że mam osłonkę. Ty gnoju. Haha.
Wal się. Następny etap. Zobaczmy. O, tu jakieś motywy bardziej leśne. Albo natura. O, zmieniłem się broń. O, to pokazane było na tej wersji automatowej, jak tam pokazywałem chwilowo intro czy coś. Znaczy, jak pokazywało demo mode, nie? Da się to rozwalić, tę platformę, czy nie? Dobra, wziąłem sobie speeda. Trochę za dużo, kurde. Nic, będę musiał jakoś z tym żyć. Na razie dobrze idzie. Co to jest? Jakaś baza? Czy to statek? Co to jest? No, najgorzej to wtedy już jest stracić życie, nie? To wtedy jest ciężko. A jak mamy wyposażenie, to w miarę jest. O, coś tam jest. No i co? Gdzie to strzelać? O, trafił mnie. O kurde. Ale się nadziałem. No i właśnie to jest ten moment, gdzie jest przesrany. Wyleci mi, da mi chociaż jakiś broń czy coś. Ja pierdzielę. Jeszcze tych trzech trzeba załatwić. Dobra, udało się ominąć jakoś. Może jakoś poradzę. Tu chyba gdzieś było to przyspieszenie do zebrania. Chociaż bym to przyspieszenie miał. Bym sobie zebrał tego, co leci. Da się go zebrać. O, i mam osłonkę. No i dobrze. No i straciłem osłonkę. Tu już trzeba celować. Bo mam broń nienaprowadzającą. Zielone by się przydało. Mało się zbliżam. Jak ktoś miał do czynienia z wersją automatową albo z wersją na Sega. Chyba, że są wersje na Amigę czy coś, nie wiem. Może i są. Podajcie znać w komentarzach. Ciekawe, jak się prezentuje taka wersja na przykład na Amigę. Czy jakby się prezentowała, jak nie ma. A może jest, nie wiem, nie sprawdzałem. Ja pierdzielę, no. Masakra. Ostatnie życie. Te trzy gnojki tu wyjdą. O, jednego dupnąłem. Dawaj mi to. Chyba to będzie już leciał pierwszy. Dawaj go. Nie przejdę go chyba z tą bronią, bo jestem za cienki i za wolny przede wszystkim, żeby uciekać przed pociskami jego. Ej, 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 uważaj. Nie mam tego, osłonki nie mam. Nie mam goska przed sobą. Kiedy mi go zastrzelili? Nawet nie wiem, kiedy mi go zastrzelili. No, rozwal go. Dobra, na razie biję tutaj. Może się uda rozwalić tę górę. No właśnie, ten dół jest najgorszy. Bo ten mi tu strzela z tej dziury. Haha!
Frajerze, zdychaj. Submarine Tunnel. No to dobra. O kurde, tu jaka... Taka fajna... plansza. Dobra, bierzemy laser bezmocniejszy. Może zielono zaraz zdobędę. No już dostałem życie, mam dwa. Jest zielone. Oj, 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 naparzają. Przyspieszenie, fajnie. Już jest lepiej. Łatwa ta gra dosyć. No, ale jest na easy, nie? Co to jest? O kur... Strasznie mylą te kratki na pierwszym planie. Ta krata. Dobra. Jak za dużo naćgan, to też niedobrze. A, chciałem sobie złapać jednego. Dawaj go. Będziemy mieć jakąś osłonę. No już mnie trafił. Jaki lamus? Muszę się skupić. O, jak zwalnia. W tym momencie Mega Drive nie wyrabia. O, jednego załatwiłem. To już jakiś postęp jest. Aj. Dobra. Następnie zważam na szybcy. Kurwa, następny ten. Fajna muzyczka. Ale zwalnia. Oho! Teraz to zwalnia masakrycznie. Jeb, rozwaliłem gnoja. Mam ostatnie chyba życie. Czy jeszcze jedno, nie wiem. Bo jest 0-1, ale w niektórych grach 0-1 to jest ostatnia, a niektórych jeszcze jest 0-0. Ale szybko się zrobiło! Tam zwalniała, tutaj zapierdala. Coś tam leci. Jednego bym sobie wziął. Nie da się. Ale mam bombę, o. I mam broń. Teraz będzie trochę lżej. Mocniejsza broń. Rozwalony. Jak tam się nagrywa? W porządku. Oj, panie! Trzeba uciec na dół, bo... Masakra. Jeb, dostał. Co to jest? Coś podobnego widziałem w tej grze, jak ona się nazywała, na automatach jest te trzy gry, Three Wonder bodajże, to co się leci, też są takie w drugim etapie klocki. Aj, trafił mnie, ty gnoju. Kurwa, chciałem sobie złapać osłonkę. Ostatnie życie. No dobra, przynajmniej mam osłonkę. Już nie mam. Ja pierdzielę, tak, na taką gównianą kuleczkę się nadziałem. Dobra, dosyć długo, 27 minut z gameplay. Pewnie już nikt tego nie ogląda w tym momencie, no ale dobra. Tak się prezentuje Zero Wing na Sega Mega Drive. Bardzo dobra konwersja moim zdaniem, jeśli macie Sega i lubicie strzelaneczki, to polecam. Nie wiem, czy była... Oj, sorry. Czy była wersja, tak jak mówiłem, na jakieś inne sprzęty, Amiga i tak dalej, Commodore. No to jak ktoś grał, to niech da znać. Dobra, trzymajcie się. Pozdrowienka, do następnego.